otwierać. Robotę nam zabierają ci uchodźcy, te merczyki. Twoje wybielone włosy to skutek aberracji w przebiegu próby traw, prawda? Tak? Często współpracujesz z czarodziejami? Strasznie jesteś ciekawski. A może sam rozglądasz się za robotą? Po prostu znam bractwo i wiem, że niechętnie brudzą sobie ręce. Słabo ich znasz. Ścigany i głodny czarodziej jest tak samo zdesperowany, jak każdy inny człowiek. Nie wybrzydza i nie przebiera w zleceniach. Nowigrad jest miastem okazji do wykorzystania. Ty też powinieneś z nich skorzystać. Musisz lepiej dobierać sobie ludzi. Riko dał się podejść jak małe dziecko. Tak, przyznał się do wszystkiego. Kazałem mu wyjechać z miasta. Powiedział, że cię wynagrodzę, prawda? Tak powiedział. Jesz. Dałuj się. Przyzwoicie. No i co? Naprawił? Nie. Powiedział, że to pomyłka. Że to pierogarnik. A Jonas zarzekał się, że ten miecz to robota Hattoriego. Na gwarancję. Ale... Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu. Serdecznie polecam. A niech mnie Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. Elfi, specjalista od mieczy. Ty musisz być Ape Harhatori. Ha, no, wydało się, to ja. Geralt z Rivi. Słyszałem o tobie wiele dobrego. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Dobre. Cieszę się. Mogę coś dla ciebie zrobić? Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi. Z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chęt do żony Van Horn... Nie wiem, o czym mówisz. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W Garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski. Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny. Wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć. A jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzą, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył.
Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem. Okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka. A w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty. To kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. Tylko że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. Wieczny ogień nas prowadzi. Będzie zostać. Tam choć śmierci godnej bym doczekał. Przestań! Bo w Nowigradzie kutwa w kutwę i na kutwie. A niech was wszystkich porwie dziki gon. Jeszcze Jerym nie powie, że wiedźmak to na nieszczęście prostych ludzi. Od razu przy fasole. Czarna Temeria to żadna Temeria. Teraz wystarczy tylko się schować i poczekać. Za drzwiami. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka.
Triss, skąd wiedziałaś, że... Aha, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Ciii, idzie, schowaj się. Menge? Jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Nie mówi się tak do damy. Do damy nie, ale do wiedźmy można. Można, ale nie polecam. Zmądrzałeś? Pierdol się! Wytrzymam! Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam. Pewnie myślisz, że bardziej nie może boleć. Otóż może. Już! Już! To ja. Będziesz mówić? Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Z czystej ciekawości, dla kogo pracujesz? Nie powiem! Nie ma mowy! Jesteś pewien? Radowid! Pracuję dla Radowida! Co Radowid chciał osiągnąć za pomocą Mengego? Oczyścić sobie przed pole. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukinsyn zapłaci za to. Gdzie Mengo ukrył skarb z jego Ravena? Nie. Nie mam pojęcia. Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś znów wył z bólu? Tak. A mimo to powiedziałem, że nic nie wiem. Nie daję wam to do myślenia? Mówi prawdę? Na to wygląda. Szukamy Jaskra. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. To... O to wam chodziło? O pieprzonego minstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagią we łbie? Dla takiej płotki? Nie wierzę. Do rzeczy. Jaskier jest na Wyspie Świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Bo obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem ci opowiem. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Vera? Wiem, za dużo widział. Ale jak to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Wyczyść mu pamięć. Ale pomogłem przecież... Pomogł! To nie takie straszne, daję słowo. Cesle Amgef. Jak się czujesz? Podle. Okropnie parszywie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i... upić. Może cię odprowadzę. Nie dziś, Geralt. Nie dziś. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Menge nie żyje,
Ale moje kłopoty się nie skończyły. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić Jaskra. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie, tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. Witajcie, panie Wiedźminie. Widziałem ogłoszenie. Powiedzmy, że jestem zainteresowany zleceniem. A, to pięknie, cudownie. Jestem Brean Hodge i to ja zamieściłem ogłoszenie. Potrzebuję jak najwięcej szczegółów. Oczywiście, oczywiście. Cóż, na skutek serii niefortunnych zdarzeń wszedłem w posiadanie połaci lasu pod Wyrąb. Tuż pod Nowigradem, z dala od traktów, ale blisko portu. Nic, tylko wynająć drwali i liczyć pieniądze. Pytałem o szczegóły związane z potworem, nie z twoimi interesami. Ależ to się bezpośrednio wiąże. Wynająłem kilku krasnoludów, a ci twierdzili, że w lesie straszy. Myślałem, że robić im się nie chce, ale jak pewnego razu poszli do lasu, to jeden tylko wrócił. Powiada, że jakieś leśne licho ich napadło. Porozmawiajmy o zapłacie. To ile proponujesz, to stanowczo za mało. Tani to ty nie jesteś, ale widzę, że trochę się opamiętałeś. A może dojdziemy do porozumienia? No dobrze. Powiedzmy, że na takie pieniądze się zgadzam. Biorę to zlecenie. Gdzie jest ten drwal, co przeżył? Pewnie kręci się po okolicy. Ostatnio go widziałem, jak przepijał wypłatę. Powiada, że musi uczcić śmierć kompanów. Zapraszam, zapraszam! Co tam masz? Masz ochotę na partyjkę Gwinta?
Taka jedna, co mi się w mokie wypała. I ona się mówcą w zakupie na posterunek zaciągnie. Nie może być. Witaj, wędrowcy. Pierdolniesz kielicha za spokój moich zmarłych druhów. Takich kurwa sponiewierało. A ja nawet nie wiem, co to było. Nie wiem, komu wygrażać. Rozmawiałem z niejakim Brianem Hotchem. Opowiedział mi o śmierci twoich kamratów. Tłumaczyliśmy Kutasowi, że w lesie coś się zalęgło, ale nie chciał wierzyć. Wynajął mnie do wytropienia leśnego potwora, który napadł na drwali. Tak? W takim razie odszczekuję, co żem powiedział. Dobry z niego chłop, chociaż niziołek. Co pamiętasz z tego napadu? Wracamy ci z lasu, obładowani drewnem jak stare wałachy. Jak coś, kurwa, nie zawyje. Coś jakby basior. Bierzemy nogi za pas, ale koło odwozu się zaklinowało. Magnus Richter powiada, żebym biegł do chaty po kurze. No to biegnę. Wracam ci ja do lasu, a tam istna kurwa jatka. Nawet nie rozpoznałem, który gdzie leży. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Zapierdol to świństwo.
Naprzód! Zjeżdżaj, przybłędo! Jest tu po tobie! Wyjdź w tej chwili, bo zabiję! Słowo daję. Jesteście gorsi niż domokrążcy. Wyjdź, Wiedźminie, bo i dla ciebie znajdę kajdanki. Pomocy! Oni mnie spalą! Spalą żywcem, a ja nic... Nic? Nic? A kto pichcił trujące eliksiry? Kto loży czarodziejek pomagał? Raporty im megaskopem wysyłał? Kto za pomocą czarów bełtał ludziom w głowach, he? Znamy cię, Remi. Ciebie i twoje występki. To było dawno. To już się nie powtórzy. Tak, zadbamy już o to. Skuć go i jego sukę też. Mamo! Nie pozwolę na to. Nikt cię nie pyta o zdanie, mutancie. Coś mi mówi, że jednak się dogadamy. Bez słów. Do mnie! Dziękuję. Gdyby nie ty, zabiliby mnie. A Luiza i Mały... Strach pomyśleć. Triss Merigold, znajdź ją. Może będzie w stanie ci pomóc. O, oby. A tymczasem... Weź to. Ja z czarami zrywam na dobre. Tobie może się jeszcze przyda, choćby przy następnym spotkaniu z łowcami. Ja, coś mi mówi, że długo na nie nie będę czekał. Bywajcie. To żadna Temeria. Lichotrza. Powinienem poszukać miejsca, gdzie zginęli. Głębokie kolejny. To musiał stać wóz Drwali. Potem pojechali tą drogą, pewnie w stronę wycinki.
Jedziemy! Krasnoludy i coś dużego. Ranny uciekał tędy. Mocno krwawił. Zarysował pazurami skałę. Musiał być rozwścieczony. Silny. Krasnolud ma głęboką ranę na plecach. Wykrwawił się. Jeden z krasnoludów odszedł w tę stronę. Korzenie przygniotły krasnoluda do ziemi, także się udusił. Wszystkie ślady wskazują na Leszego. Młody osobnik. Pewnie niedawno pojawił się w tym lesie. Muszę znaleźć jego totem. Kruki służą leszym. Powinny być przy totemie. Ptaki Leszego. Fałszywy trop. Oto i totem Leszego. Jak go zniszczę, zdenerwuje się i wyjdzie z nory.
Jedziemy! Hola! Czego? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Zaraza! Witajcie, panie Wiedźminie. Zabiłem Leszego, który napadł na drwali. A, to wspaniale, cudownie. Co prawda będę musiał znaleźć nowych drwali, ale chętnych do pracy nie brakuje. A nie przyjdzie tu jaki nowy Leszy? Zawsze może się zdarzyć. Wtedy będziesz musiał poszukać Wiedźmina. A, no tak, no tak. Oczywiście zapłata ci się należy, bo ja nie z takich, co to nie płacą za dobrą pracę. Bywaj. Zaraza! Blady skrzynkę. Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Przyjemna okolica. Jakie tam interesy? Podróżni ciągną na północ. Jest sporo uchodźców, którym na wszystkim zbywa. Jakoś wiąże koniec z końcem. A żołnierze? Czasem idzie pohandlować, czasem trzeba się wykupić, ale fersaldo się kalkuluje. Bywaj. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Prawda, żeś kiedyś królu mordował? Szukam Rosza. Nie znam człowieka. Coś jeszcze? Rozumiem. A to za tobą, to pewnie jest obozowisko grzybiarzy. Jesteśmy ornitologami. A ten miecz to do obrony przed dzioborożcami? Nie. Dzioborożce nie występują w tym klimacie. Nie wiedziałeś? Teraz wejdę do obozu. Tak. A ty pójdziesz szukać dzioborożców. No pójdę. Krwią zapłacimy za wolną Temerię, na pochybel czarnym.
Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Vernon Roche, ostatnia nadzieja Temerii. Śmiej się, ale Temeria jeszcze wróci na mapę świata. Roche, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Oni zginą, proszę! Koniec rozmowy, odmaszerować. Co tu robisz? Uganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol-Blatana-Carbon. I zatrzymaliśmy na 3 dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radovid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale... Ale? Ale okazało się, że Radovid nie jest wcale lepszy niż Emhyr, więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. Szukam Skurwiela Juniora. Słyszałem o nim. Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie. Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radovida. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. To jak? Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozumu. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpiclem. Spotykamy się pod Oxenfurtem, w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? Prawda, żeś kiedyś królów mordował z naszym dowódcą? Bazyliszek, to czemu wzrokiem nie zabija? Ciekawy ten wasz bazyliszek. A pewnie, że ciekawy. U nas takiej bestii nie uświadczysz. One tylko w dalekiej Zerikanie się rodzą. Z jaj przez koguta zniesionych. Z jaj koguta, powiadasz? A jak? Takiego, co sposobem kwoki drugiemu kogutu kupra nadstawia. Jaje przez owego koguta ulężone musi 101 jadowitych wężów wysiedzieć. Wtedy bazyliszek się z nich wykluje. Ciekawy ten bazyliszek, bo wygląda zupełnie jak wiwerna. Dość młoda i mizerna, dodam. Głupoty gadacie, toć to bazyliszek najprawdziwszy. Racja, co ja mogę wiedzieć? Jestem tylko wiedźminem.
Hola, hola! Jak to nie bazyliszek, tylko jakaś wawerna, to za co ja płaciłem? Oddawaj pieniądze, oszuście! Dzielni wojacy, nie napierajcie, bo... Uwaga! Widać, nie tylko bazyliszek był udawany, ale i klatka. Siwy, uspokój się, bo... Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą, dyfetyzm i dyzercję. Wiedźmin ludzie podobnym jest do trupia. Plugawy ma wygląd i trupi mianem zupanie. Człowiek, z którym mamy się spotkać, już pewnie czeka. Wszystko gotowe? Łącznik czeka w klubie szachowym. Załatwmy to szybko. Kim jest ten łącznik? Śliski typek. W innych okolicznościach nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Czyli nie ufasz mu? Ja nie ufam nikomu. Tobie też. Chodźmy. Coś tu nie gra. Sprawdźmy, co się stało. Mówią, że to królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? Nie wiem. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. Szuszu. 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 Serce pompuje życie. Zbijam pionka. Słyszę rozrywane mięso. Zbijam figurę. Słyszę krzyk z głębi trzewi. Ja chcę złamać szachy, wycisnąć z nich prawdę. Wiesz, o co mi chodzi? Nie, nie wiem. Nie wiesz, bo nie jesteś królem. Z perspektywy pionka widać tylko przyjaciół po bokach i wrogów po drugiej stronie. Król widzi szachownicę inaczej. Najwięksi wrogowie są dookoła niego. Każda bierka może zamknąć króla w matni, a wtedy szach i śmierć. Szachy, Wiedźminie, są sztuką poświęcania własnych bierek. Teraz już wiesz? Myślę, że już rozumiem.
Nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Po co przyprowadziłeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Myślałem, że spotkamy się z radańskim szpiegiem, a nie królem. Możesz ominąć pośredników. Wykorzystaj okazję. Szukam skurwiela juniora. Wiem, że ma poparcie Redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Umieściłem juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie będą chcieli cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Właśnie wydałeś mi człowieka królu, w którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się dlaczego. Bo chcę zademonstrować dobrą wolę i liczę na wzajemność. Poza tym junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę, a teraz idźcie już. Z tobą, Roż. Porozmawiam przy innej okazji. Mam wrażenie, że coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Grunt, że dowiedziałem się, gdzie jest junior. Wiesz co, Geralt? W zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. Mam problem z Vess i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie, powiem ci więcej. Dzięki za pomoc, Roż. Do zobaczenia. Czarcie nasienie, tfu!